Wow. Dobra, załóżmy moje słuchaweczki i zobaczmy, co ciekawego się dzieje na YouTubku. No dobra, rozpocznijmy ten festiwal autyzmu. Halo? Hej, halo, policja, dramat jest! Jaki kurwa dramat? Po pierwsze, powiem ci szczerze, że nie chcę nic mówić, ale do takich odpowiedzi zawsze trzeba się przygotować w sposób taki, że w pewien sposób kultura osobista, bo jak to o tobie świadczy? Ale spokojnie, w ramach tego, żebym ja nie oberwał czasem na moim kanale, postanowiłem troszeczkę przerobić to twoje przekleństwo. Swoją drogą, ta scenka, którą widzicie teraz, troszeczkę mi coś przypomina. Pozwólcie, że ją szybko sobie przerobię. Halo? Tachu? Dramat. Jego mać, po co on tam... Myślę, że coś takiego wam się raczej też spodobało. Jedziemy dalej z odpowiedzią, bo to jest bardziej autentyczne niż to, co widzieliśmy przed chwilą. A, pewnie o dramę chodzi. Zobaczmy na YouTube. Wow, czyli teraz dopiero się zrehabilitowałeś, żeby nagrać odpowiedź na to. No cóż, żeś się nie postarał, ponieważ o ile dobrze pamiętam, mój filmik miał prawie 9 minut, czy tam prawie 8, a twój trwa 4 minuty, więc sądzę, że troszeczkę żeś tam przewijał, ale ja dopiero to oglądam na bieżąco, tak więc jedziemy dalej. Był to kolejny zwykły dzień na YouTubie. Nikt jednak nie spodziewał się, że... Jak idzie pan zrobi mi dramę. Wow. Ja tylko chcę ci powiedzieć, że ten dzban, który teraz właśnie robi tobie odpowiedź na odpowiedź, to chciałbym ci powiedzieć, że on tylko wyraził swoją opinię, pyśku. Tak tylko chcę to podkreślić. A tymczasem, siemanko, z tej strony Kupson103, a to jest kolejny odcinek. Tym razem jest to odpowiedź na dramę. Wiecie w ogóle, co jest śmiesznym zbiegiem okoliczności? Że on nagrywał tę odpowiedź w momencie, kiedy ja robiłem live'a. Robię to, ponieważ muszę. Ludzie mi dislajkują filmy, dostaję unsuby ogólnie, nie dostaję mojego hajsu. Wiesz co, idąc twoim tokiem myślenia, sprawdzając twoje social media i tak dalej, to wcale żeś subów nie dostał, ani nie poleciały żadne łapy w dół, tak więc dlaczego ty tutaj w tym momencie wyolbrzymiasz i troszeczkę manipulujesz faktami? Bardzo nieładnie jest z twojej strony, Kupsonie. Więc musimy obejrzeć ten film, w ogóle to jest napisane, że obejrzany, nie wiem, oszukali mnie. A może dlatego, że teraz manipulujesz ludźmi, bo wcześniej obejrzałeś filmik i żeby zrobić odpowiedź na ten filmik, postanowiłeś, że obejrzysz go jeszcze raz i poskipujesz dla siebie niewygodne dla siebie momenty, czyż nie? Ten film powinien być zakazany, no twój film powinien być zakazany, ale przejdźmy już do jego filmu i nie gadajmy. Wow, a wiesz co ci powiem, tamten twój filmik też powinien być zakazany, więc ja tylko przerobiłem co jedynie twój tytuł, Mongole. No dobra, temat łapek w górę, wyświetleń i tak dalej zostawiamy, kompletnie go omijamy, ponieważ ja na YouTubie znalazłem perełkę i... O, dziękuję, że mnie tak ładnie nazywasz, Pomidorciu. Nie ma problemu, Kupsonku. Do usług. Jak chcesz, to możemy się po tej dramie całej umówić. Jak najbardziej tak. Zapraszam. Przyjeżdżaj do Gdyni. Razem umówimy się na niejednego kebaba i na niejedno grube lolo. Pozdrawiam. No, ale dalej jedziemy. To słowo powinno być zakazane. I teraz tak. Nie, żebym się czepiał, ale... Jak... Ale się czepiasz. Pojechany. O kurcze. Może żyłem 10 lat pod kamieniem, ale nie wydaje mi się, że słowo... To, co ty tam powiedziałeś do mnie, że... Ale się czepiam i że haha, pojechany. To w dzisiejszych czasach na pewno tak ludzie sobie żartują, mój drogi? Widzę, że tutaj na miniaturce pisze słowo aha, to ja zastanawiam się, jakie to jest słowo. Szukam jakichś sensownych argumentów w tym filmie.
O, czyżby kogoś dupka zabolała? Przecież miałeś tam tylko 7 minut na odpowiedź. Naprawdę, ciebie tak bardzo czas goni, ty jesteś takim prestiżowym youtuberem, że to naprawdę aż szok. Stary, 7 minut to nie jest bardzo ciężko poświęcić. Ja rozumiem, gdyby moja odpowiedź na twój 3-minutowy, bezsensowny filmik trwałaby 20, 30 minut, czy tam 40. Ale chłopcze, ona trwa 7 minut. No do rzeczy! Tu? Nie, to jest mój filmik. Może 3.13. O, to da, jest mój filmik. Tu będzie pewnie coś gadał. O. Do ciebie jedno zasadnicze pytanie. A. Lub też sugestie. Jeżeli nie jesteś żadnym lekarzem lub kimkolwiek, to się nie wypowiadaj w kwestii tego, że wygląda to rakowo, ponieważ takie... Tego nie wiesz akurat. Właśnie rozmawiasz z... profesorem memologii. Gdybyś był profesorem od memologii, pokazałbyś chociaż swoją odznakę lub jakiś dyplom. Ale nie, bo ty wolisz tylko tupnąć nóżką i powiedzieć, że jesteś... profesorem! A przepraszam, jeszcze inaczej. Więc o czym my tu w ogóle dyskutujemy? Ale tak już całkowicie na serio i oglądamy dalej. To zostaw już lekarzom. Swoją drogą, mnie też denerwuje, jak ktoś pisze albo odpowiada mi w sposób taki, że aha. Bo wtedy wydaje mi się, że ktoś ma mnie w dupie. To wtedy o czym gadamy? Właśnie się zgodziłeś na mój filmik. Tylko że jest jedno małe ale. Ty żeś nie obejrzał tej odpowiedzi do końca, tylko żeś sobie zatrzymał w swoim wygodnym dla siebie momencie, żebym ja nie miał jak się obronić. Więc polecam ci jeszcze raz obejrzeć od początku do końca, ponieważ ja to tam bardziej sprecyzowałem. A wygląda to teraz tak jak taka chamska próba zrobienia ze mnie głąba i pokazania mojej widowni, że... i w ogóle wszystkim, że nie wiem o czym ja mówię. Ponadto troszeczkę jest to teraz wyrwane z kontekstu, ta odpowiedź do mnie. Wyrwałeś to sobie z kontekstu, więc polecam ci jeszcze raz obejrzeć. Właśnie pojechałeś sam się, gratuluję pomidorku. Nie pojechałem sam samego siebie. Bo gdybyś obejrzał z dokładnością, to byś widział, co tam było. A nie, że ty sobie tupesz nóżką i wybierasz dla siebie niewygodne momenty. Wiesz, że te niewygodne dla siebie momenty sobie skipujesz. Twoja sprawa. A nie mam ładnie klaskać. Walić, oglądamy dalej. Ale celem tego twojego vloga mam taką dziwne wrażenie, że ma to być na zasadzie, że... że chcesz tutaj narzucić swoją opinię, by ludzie tak nie pisali. Wiecie co? Zrobię też tak trochę chamsko jak on i jeśli chcecie, obejrzcie sobie tę odpowiedź. Od razu w opisie czy w komentarzach będziecie mieli link do owego filmu, czyli do owej odpowiedzi, ponieważ tam on potem jest takie lanie wody i tam troszeczkę jest, powiedzmy, pseudo satyry, że łohohoho, witamy, wiecie gdzie, sami zresztą zobaczycie tę odpowiedź. Ale może przejdźmy do jednego bardzo istotnego momentu. Swoją drogą, jeszcze szybko wrócę do tematu omawiania mojego filmu. Zauważyliście, że jest to troszeczkę też specjalnie zrobione w sposób manipulacji, bo on przecież tam wyciszył mój filmik, tam ledwo co słychać z jego odpowiedzi. Nieładnie, Kupson. Zawiodłem się. Przejdźmy może do istotnego teraz dla mnie momentu, bo tam potem się zadziała taka pseudo śmieszna satyra. Halo? Wróciłem? Tak już nie owijając w bawełny, nie oglądając tego filmu. Nie chcesz oglądać, bo się boisz, że prawda wyszła na jaw i nie chcesz się nawet do tego odnosić, ponieważ tobie nie jest to na rękę. Przykro mi. Przed chwilą przyszedł do mnie listonosz i przywiózł takie coś. Widzicie to? Pozew. Tu jest napisane żegnampomidorowy.pl. Mogę wam odczytać całą zawartość tej kartki. Niniejszym pozywam Kupsona Łysopsona 103 za nękanie mnie i mojej osoby na tle publicznym na stronie Pornhub oraz YouTube. Z całym szacunkiem dostajesz pozew dzbanie 1. Wpłać 10 zł na kebaba. Moja jedyna reakcja to... masnu! A tak już 100% serio mówiąc. Ziomek, ja ci dam 50 zł i już będziesz przekupiony, będziesz kupiony. I dostaniesz więcej hajsu ode mnie niż z reklam przez ten miesiąc, więc... No.
To było na tyle. Siadaj tą dramę. Ja również podsumuję to tak, że walić tę dramę. I dziękuję ci, Kupsonie, za 5 dyszek. Dobranoc.